Szczęść Boże, Maja Kochlik, zapraszam na informacje dnia. Trwa nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w sprawie kryzysu na naszej wschodniej granicy. O działaniach podejmowanych przez nasze służby informowali premier, minister obrony narodowej oraz minister spraw wewnętrznych i administracji. To największa prowokacja i uderzenie ze wschodu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Obecnie w pasie przy granicy z Białorusią przebywa od 2 do 4 tysięcy nielegalnych migrantów. Jak podkreślał premier Mateusz Morawiecki, to być może moment zwrotny w historii Polski, dlatego musimy być gotowi do odparcia wszystkich działań. Jesteśmy przekonani o tym, że te operacje na wschodniej granicy Polski, które mają miejsce, są częścią większej operacji. Są częścią bardzo skoordynowanego ataku. Ataku, który ma charakter wojny nowego typu. Wojny nowego typu, w której używani są ludzie jako żywe tarcze. I używana jest broń znana z poprzednich wojen, ale w tym przypadku szczególnie istotna broń, w której Sowieci byli mistrzami, a dzisiaj Rosjanie, ich bezpośredni spadkobiercy, też są niestety mistrzami. To dezinformacja. Ten atak tak szybko się nie skończy. Musimy się liczyć z tym, że będą kolejne szturmy. Tygodniowo odbywa się 40 lotów do Mińska, między innymi z Dubaju i Damaszku. Według naszych służb tygodniowo do Mińska trafia 2000 nielegalnych migrantów. Cel jest bardzo jasny. Rosja ma swoje dalekosiężne cele. Niewątpliwie jest to destabilizacja sytuacji w Unii Europejskiej i tak naprawdę jest to próba stałej destabilizacji Europy Środkowo-Wschodniej. Niewątpliwie są to cele strategiczne Rosjan. Oni chcą mieć ten instrument wpływu i szantażu na Europę. Mówił minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Dlatego tak ważna jest jedność. W przeciwnym razie łatwo nas będzie rozbić i ingerować w naszą suwerenność. Potrzebujemy takiej samej solidarności jak na Litwie, gdzie cała klasa polityczna mówi jednym głosem, głosem rozsądku. Mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. To, co dzieje się na naszej wschodniej granicy, to wielki test dla naszych służb. Obecnie służbę pełni tam 15 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej i 13 tysięcy żołnierzy. Dziś z sejmowej mównicy padły słowa podziękowań za ich trud. Za godną służbę, za obronę munduru, obronę godności munduru polskiego żołnierza, polskiego funkcjonariusza, wszystkim wspaniałym funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom. Wszystkim wspaniałym żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojsk Operacyjnych. Dziękujemy wam. Dziękujemy za obronę granic Rzeczypospolitej. Polskie służby panują nad sytuacją na polsko-białoruskiej granicy, zapewniają nasze władze. Udało się odeprzeć najsilniejszą jak dotąd próbę sforsowania polskiej granicy. Wzdłuż granicy z Białorusią koczują setki migrantów. To osoby świadomie ściągnięte tam przez białoruski reżim, mówił w rozmowie ze stacją CNN wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Po raz pierwszy we współczesnej historii autorytarny reżim używa ludzi jako narzędzia do destabilizacji granicy Unii Europejskiej. Polskie służby odparły najsilniejszą jak dotąd próbę sforsowania polskiej granicy. Dziś z żołnierzami oraz funkcjonariuszami służb biorących udział w zabezpieczeniu polskiej granicy z Białorusią w rejonie Kuźnicy spotkał się premier Mateusz Morawiecki oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jesteście jednocześnie dla nas kluczowym bastionem, kluczową redutą, która ma bronić przed tymi nowymi metodami. I robicie to znakomicie. Robicie to nie tylko profesjonalnie, ale także z pełnym poszanowaniem godności człowieka po jednej i po drugiej stronie granicy. O tym, że polskie władze panują nad sytuacją, zapewnia także prezydent Andrzej Duda. Monitorujemy sytuację cały czas. Jest w tej chwili na naszej granicy dostateczna liczba funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy, policjantów. Jest konieczna infrastruktura do tego, by tej granicy bronić. Będziemy tej granicy bronili, współdziałamy z naszymi sojusznikami. Prezydent zwrócił się też ze specjalnym apelem do polskich polityków. Apeluję do wszystkich polskich polityków o odpowiedzialność w tej sprawie, bo sprawa jest zbyt poważna, żeby na tym robić
sobie jakąś działalność propagandową, robić na tym politykę, prowadzić walkę polityczną. To jest kwestia obrony granic Rzeczypospolitej, to jest kwestia obrony granic Unii Europejskiej. Wszystko wskazuje na to, że Łukaszenka nie porzuci swoich planów i dalej będzie dążył do eskalacji napięcia. Duża grupa białoruskich funkcjonariuszy zbliża się w okolicy obozowiska migrantów w Kuźnicy. Przekazał dziś rano na Twitterze resort obrony. Na tym nagraniu widać też, jaki jest faktyczny cel migrantów. Nastąpił zwrot akcji w sprawie Marszu Niepodległości. Wydarzenie będzie miało charakter państwowy, co oznacza, że będzie mogło odbyć się legalnie. Decyzję w tej sprawie podjął szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Marsz Niepodległości w Warszawie chciał zablokować prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Najpierw próbował zdelegalizować wydarzenie. Gdy zgodę na marsz wydał wojewoda mazowiecki, Rafał Trzaskowski zaskarżył tę decyzję do sądu i wygrał w dwóch instancjach. Jednak ostatecznie Marsz Niepodległości odbędzie się, bo szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podjął decyzję o przyznaniu zgromadzeniu charakteru państwowego. Jak zaznaczył, zrobił to na podstawie artykułu 2 ustępu 1 ustawy o zgromadzeniach w obliczu niezrozumiałej decyzji prezydenta stolicy i sądów oraz w poczuciu odpowiedzialności za to społeczne wydarzenie. Każdy, kto Polsce dobrze życzy, pragnie, aby obchody Narodowego Święta Niepodległości przebiegały w sposób godny, spokojny i bezpieczny. Mówią o tym także weterani walk o niepodległość, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane w PRL-u. Czytamy w oświadczeniu. Uroczystość rozpocznie się 11 listopada na Rondzie Dmowskiego w Warszawie o godzinie 13. Marsz otrzymał status uroczystości państwowej, by mógł odbyć się bezpiecznie, zaznaczyła poseł i rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Anna Czerwińska. Marsz Niepodległości będzie miał status uroczystości państwowej, ale nie traci swojego społecznego charakteru, bo taki jest od początku. Tysiące Polaków z całego kraju przyjeżdżają na ten marsz. Uczestnicy Marszu Niepodległości przejdą tradycyjną trasą. Nad bezpieczeństwem będzie czuwać policja i żandarmeria wojskowa. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.